Pierwsi studenci już wiedzą, że od października zaczną studia na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym roku w systemie rekrutacyjnym zarejestrowało się prawie 30 tysięcy kandydatów. Wśród najpopularniejszych kierunków wciąż psychologia oraz dziennikarstwo i komunikacja wizerunkowa. 15 lipca o 13 ogłosiliśmy wyniki naboru na studia stacjonarne pierwszego stopnia i stacjonarne jednolite magisterskie, ale wciąż trwa nabór na studia drugiego stopnia, czyli magisterskie i na studia niestacjonarne. I tam nawet rekrutacja potrwa do września i do października. W przypadku psychologii o jedno miejsce w tym roku walczyły aż 32 osoby. Rekordową liczbę rejestracji odnotowano także na koreanistykę. Tam mamy bardzo niski limit miejsc, tylko 16 osób przyjmujemy, to też bardzo duży, bardzo szczęśliwi ludzie chyba. 16 osób, no i tam też 32 osoby na miejsce. Rekordzistą w rankingu popularności kierunków była psychologia i tutaj jakby nic się nie zmienia od lat, że psychologia ma bardzo, bardzo dużo rejestracji kandydatów. Na drugim miejscu w rankingu rejestracji oczywiście prawo, to jest kierunek, który też co roku jest bardzo oblegany. Później dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa. Oblegane są także anglistyka, filologia hiszpańska, genetyka i biologia eksperymentalna. Na Uniwersytecie Wrocławskim do wyboru jest ponad 100 kierunków, a więc są wśród nich takie, na które łatwiej się dostać. Na bardzo dużo kierunków nie jest trudno się dostać i dlatego właśnie będziemy robić drugą i trzecią turę rekrutacji na Uniwersytecie, po to, żeby można było jeszcze dostać się na kierunki, które nie są tak bardzo popularne. Więc szanse tutaj mają naprawdę wszyscy. Około 13 tysięcy miejsc mamy na studiach na Uniwersytecie. W drugiej i trzeciej turze udział mogą wziąć tylko osoby, które już zarejestrowały się na któryś z kierunków podczas pierwszego naboru. Są to tak zwani kandydaci rezerwowi. Takie osoby czekają na wyniki drugiej tury. Wyniki drugiej tury będą 22 lipca, bo teraz trwa jeszcze składanie dokumentów tych, którzy byli zakwalifikowani po pierwszej turze. Jeżeli ktoś z tych osób zakwalifikowanych nie złoży dokumentów, to będzie druga tura na ten kierunek i wtedy wskoczą osoby z listy rezerwowej. Zakwalifikowani podczas pierwszej tury kandydaci powinni teraz fizycznie złożyć swoje dokumenty do komisji rekrutacyjnej do 21 lipca. Echo 24, Nina Jewtuszenko.